Witam w kolejnym filmiku w ramach tej mojej ala telewizji perfumowej. Seria godzin 11 jest to seria, która ma być poświęcona połączeniu właśnie świata zapachów, perfum z światem morza, oceanów, z poszukiwaniami, jeżeli chodzi o właśnie takie ideały nadmorskie, wiatr z morza, piasek, tego typu różne klimaty, zresztą już trochę zapowiadałam tą serię. W tym filmiku chciałabym opowiedzieć o tym, że tak naprawdę ja od bardzo wielu lat poszukuję ideału, takiej prawdy morza w perfumach, dosyć to znaczy, żaden z tych zapachów jakby jeszcze nie jest tym do końca ideałem, ale cztery zapachy jakby pretendują do tego i stanowią jakąś taką ważną część tych moich poszukiwań, tych moich odszukiwań i tego właśnie, co udało mi się namierzyć. Jeden zapach tak naprawdę poznałam, wydaje mi się, że około 12 lat temu sprawdziłam, że zapach został wprowadzony na w rok 2007 roku, czyli to by pasowało tak mniej więcej. I wydaje mi się, że go właśnie poznałam blisko Premiery, bo poznałam go w Superfarmie i wydaje mi się, że tam wtedy wówczas były takie zapachy, które w tym momencie były jako nowości. I to jest Davidoff Wave. Ogólnie za marką Davidoff nie przepadam, natomiast ten zapach, mówię o tej dawnej wersji, bo wiem, że powstała nowa wersja z dwa, chyba, 2017 roku, której ja w ogóle nie poznałam. To są kompletnie inne. Tamten jest taki flakonik, taki właśnie w ten sposób, taki rozszerzający się ku dołowi. I kolorystyką tam miał trochę granatu, trochę niebieskości. Takie właśnie przechodziły te kolory takie trochę ombra i powiem szczerze, wówczas zakupiłam ten zapach nie pamiętam czego zużyłam, czego sprzedałam już nie pamiętam, natomiast on jest ciekawy, wbrew nutom wcale dla mnie nie jest owocowy ma w sobie taką nadmorskość, ale nie nadmorską kolońskość on jest taki właśnie morski, taki właśnie zapach takiej wody tej właśnie fali tytułowej Ciężko mi jest go do końca tak naprawdę obiecać, on jest taki trochę morsko-kosmetyczny, ale całkowicie pozbawiony korelacji kolońskiej, to mi pasowało. Innym zapachem, który ja bym tutaj wskazał, jako taki naprawdę ciekawy, jeżeli chodzi o odszukane nuty nadmorskie, to powiem szczerze, że na pewno Marinis z hiszpańskiej niszowej marki Santa Eulalia, jest to wydaje mi się, że marka z Barcelony, ale nie jestem pewna chyba katalońska marka, tak. I jeżeli chodzi o ten zapach, on ma w sobie bardzo dużo części składowych, które go jakby tworzą jako ten taki właśnie klimat nadmorski. Ma w sobie właśnie wietrzność, taką wilgoć, ma w sobie też takie, taką roślinność nadmorską, takie drzewnia, drewniane nadmorskie klimaty. Ma też taką w sobie figowość, generalnie takie połączenie przeróżnych, no chociaż figi tam w nutach nie ma. Patrzyłam, że jest winogro, są winogrona, ale jakoś kompletnie inaczej to odbiera. Może drewna, w drewnach może jest drewno figowca i daje taki wydźwięk figowo-kokosowy. Ciekawe było właśnie takie przeobrażenie tego zapachu i połączenie przeróżnych właśnie nut. Dla mnie właśnie bardzo ważne w tym takim glimacie, natomiast też oprócz wiatru wody, brak kolońskości, jakieś takie właśnie nuty piaskowe, roślinność nadmorska, kocanka, również jakieś takie niektóre motywy może właśnie takie listkowo nadmorskie i właśnie takie cytrusy nie odświeżaczym, a takim dosyć nadmorskim, intrygującym. Więc tutaj drugi zapach. Trzeci zapach to bym wskazała Akowa Mikalefa, nieszowa marka. I tam z kolei w ogóle to jest zapach bardzo paczulowy, ale ta paczula ma taką w sobie niesamowitą wilgoć, przestrzeń. I pierwsze moje zetknięcie z tym zapachem to był taki po prostu wiatr, przestrzeń z nad I na koniec czwarty zapach jest to Clean. Jest to, wydaje mi się, że amerykańska marka Sailing. I to jest zapach wody, wiatru.